Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. mój patronite i twórczość. Witam wszystkich turbo serdecznie na kanale do diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie Xbox Partner Showcase, czyli wczorajszy. Partner showcase Xboxa. Powiedzcie mi, moi drodzy, w komentarzu, czy mi się dobrze wydaje, bo ja to nagrywam od razu po obejrzeniu, czy nie pokazano ani jednego maleńkiego nawet. Ekskluzywa na Xboxa. No, jeżeli jest inaczej, no to napiszcie mi w komentarzu. Bardzo tutaj się ucieszę, że ucie, ucieszyłbym się, gdybym się pomylił, tak? No ale dobrze, słuchajcie, nie ma co tutaj mówić o jakichś negatywnych rzeczach. Pogadajmy sobie o grach, ponieważ tych pokazano naprawdę sporo, więc lecimy po kolei, tak jak to miało miejsce podczas pokazu. Moi drodzy, 22 października, czyli już niedługo ukaże się kolejna część DLC do genialnego, moim zdaniem, Alan Wake 2. E, tym razem ma być to DLC takie bardziej. Nastawione na horror niż te poprzednie DLC-ki. Zobaczcie moją ich recenzję, tak? Night Springs. E, no i tutaj będziemy się, słuchajcie, wcielali w jaką, jakąś nową agentkę? Czy może w agentkę Sagę? Nie, czy tam, bo tam bardzo mało widać tej postaci w tym trailerze. Tylko, że ma włosy jakieś takie bardziej upięte. Ciekawe, kim się gra, właśnie, nie? No i. Widać, że tutaj dostajemy kolejną taką przygodę właśnie w tym bardziej takim mrocznym stylu, w stylu tego śledztwa, które prowadziliśmy. Em, sagą, tak, no ta sekcja mi się dużo bardziej podobała niż sekcja z Alanem Wake'iem. No i przyznam wam szczerze, że czekam jak jasna cholera, ponieważ Alan Wake 2 dla mnie był... Mua! tak zarąbi z tym tytułem, nie? Bardzo mocno mi się podobał i wszystkie tutaj dodatki łykam z wielką radością, mega mocno czekam i chyba na to tak naprawdę w październiku po Silent Hillu czekałem najbardziej, w momencie w którym dowiedziałem się, że ten właśnie tutaj DLC ukaże się moi drodzy w tym E, miesiącu, tak? Musiałem to tutaj, tutaj podsunąć, bo mi zaczął Green Screen się wyginać. Dobrze, słuchajcie, pokazali. E, kolejną gra, którą pokazano, to. Ha! Zobaczcie, jakie to jest zabawne. Widzicie dużą ekscytację w komentarzach pod nową grą od Blueberry Team, ponieważ teraz wiecie już, teraz Blueberry jest zajebisty, nie? Bo zrobił świetnego Silent Hilla. Tu mówię, to akurat, wiecie, kieruje to do malkontentów, którzy tak bardzo narzekali zawsze na naszego rodzinnego e, Blue, Bluebera. No i pokazano, słuchajcie, nową grę. Interesujący zwiastun, tak? Mamy jakąś starszą babcię, Grającą w szachy z czymś, co wygląda jak wersja vintage Isaaca Clarka z Dead Space'a, skrzyżowana z Big Deadim, skrzyżowana z jakimś cholerstwem genetycznie zmutowanym, bo tam jakaś chyba szczęka z tego wyłazi na końcu czy coś w tym stylu. Tak czy inaczej, otrzymamy trzecioosobowy sci-fi horror, tak z mechaniką walki, co mnie potwornie cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że jest, od, że jest to odejście od symulatorów chodzenia. No i cóż mogę wam powiedzieć, bardzo mocno czekam, tak? No tutaj nie ma opcji, żebym nie czekał, ponieważ no, przy Stanach Hillu pokazali, że naprawdę potrafią zrobić zajebistą grę. Więc ma, jestem, szczerze mówiąc, trochę nawet nachypowany i mam wielką nadzieję, że to będzie kolejny doskonały projekt w ich portfolio. Trzymam mocno kciuki. Może akurat jeżeli chodzi o horror, to może science fiction nie jest moją taką ulubioną, wiecie, nie jest moimi ulubionymi kaloszkami z napisem horror, tak, które bym chętnie nosił, ale są bardzo dobre horrory science fiction, jak właśnie na przykład Dead Space, Doom 3, czy na, czy na przykład, no, przeze mnie bardzo lubiany Kalisto Protocol, tak, oraz, wiecie, te alieny stare też są zajebiste, no, ale nie o tym. Dobra, lecimy dalej. Kolejna gra to Blind Fire, jakaś strzelanka, zrobiłem sobie taki przypis, mech. No to czy nie mech. no to olejmy to. Kolejny tytuł, no to, moi drodzy, Pirate Yakuza, no i powiem wam szczerze, zajebisty pomysł, bardzo mi się to podoba, absolutnie tego nie będę ogrywał, ponieważ jeżeli chodzi o serię Yakuza, to ja jestem, Ohohoho ale muszę zacząć w końcu w to grać, nie? W ten sposób. E, więc nie mam zamiaru zaczynać tam, wiecie, od którejś tam na tej części. Pewnie nie będzie jakoś turbo mocno powiązana popularnie z innymi i pewnie będzie można w to zacząć grać, tak jak wiecie, od, od jako, jako pierwszy tytuł, jak, tak jak miało to miejsce przy, przy okazji kuza Laika Dragon, ale ja odpuszczę, chcę tam, wiecie, pokończyć te akuzy, które mam, chociażby w osłudze Game Pass, nie? Byłoby bardzo fajnie, a sama gra, no... Na pewno będzie to wielka gratka dla fanów, ja się cieszę z Jakus, słuchajcie, chociaż jej nie, nie gram, no to wiem, że to jest bardzo fajna seria i tutaj... Zachęcam, żebyście spróbowali. W sensie ja grałem tak naprawdę w Leka Dragon tylko. No dobra, kolejna gra, moi drodzy, to Mouse PI for Hire, czyli polska gra, która jest pierwszoosobową strzelanką, utrzymaną w takiej stylistyce kreskówek z lat 40. i 50. Bardzo mi się to podoba, aczkolwiek kiedy patrzę na ten zwiastun, to mam tylko problem troszeczkę z hitboxami przeciwników, tak? Nie wiem, czy tutaj za mało nie jest widoczne takie, to wiecie, uderzenie, to te, takie, ten kontakt fizyczny jakby kuli z ciałem przeciwnika. To jest ważne bardzo w strzelankach, ale mega mocno trzymam kciuki. Chciałbym, żeby to był możliwie jak najlepszy tytuł, no bo trzeba przyznać, że wygląda totalnie, ale to totalnie zajebiście. I, moi drodzy, kolejną grą, którą pokazano była Subnautica 2, która ma ukazać się od razu w Game Passie. Zarąbiście. Ja totalnie nie jestem fanem Subnautiki, ale wiem, że ta gra ma ogromną rzeszę fanów, więc na pewno będą się cieszyć. No, dla mnie to jest niezbyt interesujące, ale... Jakby w pełni szanuję, tak? A jeżeli ta Snapdautica jest taka dobra, to napiszcie mi dlaczego, to może sprawdzę. Ale na bank będę chciał sprawdzić, ale raczej nie na Xboxie, tylko na Switchu. Kolejną grę, którą pokazano, czyli Animal Well. Jest to, słuchajcie, gra, która jest metroidwanią z bardzo ciekawymi mechanikami, ponieważ z tego, co ja pamiętam, no to w tej grze nie można walczyć. I ma naprawdę interesującą oprawę graficzną, muzyczną, taką wiecie, mroczną stylistykę. Gra ukazała się przedtem na Nintendo Switch, teraz ukazała się też na Xboxie, więc to jest fani indyków mają w co grać. Kolejny tytuł to jakiś, słuchajcie, nie wiem, czy to jest na bazie jakiegoś anime, czy nie, albo mangi, ale jest to Eden's Zero i jest to, słuchajcie, no kolejny japoński RPG, tym razem z systemem walki, chyba Action, jeżeli mnie pamięć nie myli. Fajnie, ale ja japońskich RPGów na dzień dzisiejszy mam do przejścia tak wiele, że ten na pewno odpuszczę, przynajmniej na razie. I na pewno również odpuszczę, słuchajcie, Eternal Strands, który będzie lądował do Xbox Game Pass, który szczerze mówiąc wygląda to interesująco, tak? Jest to taka, moim zdaniem, trochę fuzja tego Phoenix Rising, tak? Tej te gry od Ubisoftu, wypadła mi teraz dokładnie nazwa z głowy, troszkę z Zeldą to mi się też kojarzy, Fajne. Będziemy mogli wykorzystywać chyba różne elementy otoczenia, jakieś żywioły do walki i tak dalej. To jest wszystko spoko, ale ja nie mam na tą po prostu grę ochoty, tak? Ale to może być łakomy kąsek dla wielu osób, tylko mówię to moje własne prywatne zdanie. E, moi drodzy, co my tutaj mamy jeszcze? Mistful Hunter. E, patrzę, słuchajcie, na gameplay i mówię tak. Tak, zepsutych hitboxów nie widziałem już dawno, tam jest taka sekwencja, jak klient wypłaca kombosa do jakiegoś wikinga, który klęczy, tam go wiecie, ciacha, a ten nawet nie drgnienie, tylko dalej tą swoją animację wyprowadza, jakby to była gra z nie wiem którego roku, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że oglądając ten zwiastun miałem takie, taką rozkminę, mówię, kurde, no nie wiem, no chciałbym powiedzieć, jakby będę dla was to nagrywał, że to jest kolejny kuźwa Souls-like, nie, ale chyba... No, ale nie mogę być taki, że wszystko mi się tak kojarzy z Like'iem, Po czym na końcu napisane, że new like baj tam coś tam, nie? Że połączenie gry są Slack, mówię, o nie? Nie podoba mi się to. Trochę nordycki klimat, ale czuję, że to będzie wielki badziew, nie? Takie mam. Przeczucie, tak? Może być inaczej, ale raczej, raczej tutaj się nie pomylę i lecimy, moi drodzy, dalej. O, to jest gra, którą sobie podkreśliłem tutaj podwójnie z wielkim wykrzyknikiem, ponieważ ja to chcę, ja to będę na pewno grał i będę się pewnie świetnie bawił, czyli Wheel World, moi drodzy, czyli gra o rowerach. Przepadam za jazdą na rowerze, tak? Uwielbiam jeździć na rowerze. Kocham mój rower, wiecie, i w ogóle <grywa> te rowery są zajebiste. I tutaj też sobie będę na owym rowerze jeździł, będę, będę słuchajcie, jeździł, będę się ścigał, będę sobie wymieniał ramy i w ogóle będzie zajebiście. Mam tylko wielką nadzieję, że system jazdy będzie przyjemny i fajny, i że będzie to zarówno właśnie sprawdzało się w tych sekcjach wyścigowych, jak i tych takich free-roamingowych po świecie. To mi się podoba. Taka odprężająca gra o rowerach. Cudowna, nie? Dobra, moi drodzy, kolejna gra to. E... Aha, o ja pierdziele. Słuchajcie, odpalili jakiś zwiastun, no nie? Że niby jakiś horror, który wygląda jak z komórki. I że niby to jest jakieś zajebiste, taki wiecie, ja tak patrzę, mówię. Hmm... Wy kurde, no ja nie znam tego, może to jest jakiś, wiecie, pradawny horror z peceta, którego nie kojarzę i powrócił i zaraz, wiecie, oglądam zwiastun, mówię, ale syf, ale zaraz powiem, aha, to ta gra powraca, tak? Ale dupa, to jest jakaś, słuchajcie, co to jest? Fantasmofobia i wygląda jak totalne ścierwo, nie? Słuchajcie, horory mogą być, moim zdaniem, jest mało takich średnich horrorów, sadzeczki albo dobre, albo totalnie do dupy. Ten wygląda mi na taki, który będzie klasyfikował się tej drugiej kategorii, ale chciałbym się mylić, ale tutaj. Ech, to wygląda jak slender. Na telefonie. Słuchajcie, kolejna gra, czy Legend of Gibbon, bo w Babon. Legend of Babu, przepraszam, słuchajcie, Legend of Babu, czyli gra, w której będziemy tutaj grali chłopcem, który będzie miał pieska, piesek będzie biały i piesek będzie białym psem, czał, czał, prawie jak mój Samoyed, ale czał, czałki też są zajebiste. No i powiem wam szczerze, że, słuchajcie, bardzo mi się to podoba, bo to jest nowe IP, troszeczkę mi się to kojarzy z Keną, trochę mi się to kojarzy... Z Zeldą, ale ostatnio mi się wszystko każe z Zeldą, no bo dużo gram w Zeldę, no i słuchajcie, ja osobiście może tego niekoniecznie będę sprawdzał, ale bardzo mi się podoba, że to jest, wiecie, nowe IP z takim fajnym, fantastycznym klimatem, z charakterystyczną parą bohaterów, tak, czyli ten chłopczyk, chłopczyk, tak, to nie była dziewczynka, oby, obym pamiętał, że to bym żeby... obym dobrze zapamiętał i, moi drodzy, to jest coś, co jest może dla mnie interesujące, ale na pewno bardzo, ale to bardzo, Ciekawe. Za to miałem kompletną bekę, jak oglądałem zwiastun Wuhang, nie? Słuchajcie, Wuhang to jest kolejna gra z cyklu japoński, trochę Souls, trochę Slasher, z mocną mitologią i z jakimś jednym gameplayowym knifem, który Odróżnia to od reszty. Tym razem będziemy ściekali, robili uniki i walczyli z różnymi wielkimi bossami, ale tym razem nasza bohaterka ma rączkę, która się jej świeci i pewnie jak się będzie świeciła na przykład na czerwono, to coś tam, na zielono, to tak i tak dalej. Też mi się wydaje, że będziemy mieli jakieś przejścia międzyświatowe, jak w Medium i totalnie mi się to nie podoba. W ogóle zobaczcie to, nie? Wuhang, Wulong, Wukong. Kurwa mać! Masakra Wukong, Wukong, Wukong i Humulong. I co tam jeszcze jest? Wukong? No, no, to ten no, tak nie brzmi. No ale dobra, dobra, już tutaj zacząłem sobie, wiecie, za dużo robić. Chyba jajec. Okej, okay, to było to. No i moi kochani na samym końcu pokazali grę, która nazywa się FBC Firebreak. I jest to e, taki trzyosobowy, trójosobowy, słuchajcie, koopowy, strzelankowy tytuł, który jest od Remedy i moi drodzy do tego jeszcze jest osadzony w uniwersum Control, jeżeli dobrze zrozumiałem po angielsku ten zwiastun, tak? No i chciałbym teraz poznać w komentarzach wasze zdanie, jaki to był partner showcase dla mnie poza grą na rowerkach DLC do Alna Wake'a, nowym tytułem od Blueberry. No to tak wiecie, średnio bym powiedział, nie? No, ta gra z tym psem białym fajna, bo to coś takiego mówię, pies fajny i biały, nie? Ale ja lubię białe, fajne psy. Tak. Dobrze, jestem mega ciekawy, jakie jest Wasze zdanie, słuchajcie. No, i tyle tak naprawdę. Widzimy się już niedługo w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z Grami. Naprawdę jestem mega ciekawy Waszych tutaj opinii, ponieważ ja nagrywam ten odcinek dosłownie sekundę po zakończeniu tego e, tutaj showcase'a i też jestem po prostu ciekawy, jakie wrażenie on na Was zrobił. I przede wszystkim odpowiedzcie mi do jasnej cholery na moje pytanie z początku odcinka: czy to był jakiś ex, czy nie było? Aż sobie nie będę sprawdzał. No, poczekam na Was na razie.